Ja natomiast tę mszę świętą sprawuję w 71. rocznicę odbicia uwolnienia więźniów z więzienia w Kłutusku. Zgromadzeni na tej mszy świętej chcemy przypomnieć te wydarzenia, dzięki którym tak duża grupa więźniów, żołnierzy nazywanych wyklętymi, ale powiemy dzisiaj żołnierzy niezłomnych, zostało uwolnionych z więzienia komunistycznego. Chcemy dziękować Bogu za ofiarę ich życia, zarówno tych, którzy wcześniej i później oddali swoje życie, troszcząc się o niepodległą Polskę, jak również chcemy prosić o to, byśmy my umieli troszczyć się o naszą ojczyznę. Kłutuski w więzieniu, a wybili pod, leśni bohaterzy chcieli wstrzymać zło. Nie zapomnę o was nigdy, wdzięczny kraj nie pozwoli zabić o was tej pamięci. Cześci dla was chwała, aż po Kłutus i kłaj. Żołnierze niezłomni, żołnierze wyklęci, na spełnienie marzeń i za pragnień chęć, za potęgę wiary, niepodległy kraj. Bici kadłubami za swą wielkość serc, Boże leśnych chłopców w swej opiece mieć. Nie zapomni o was nigdy wdzięczny kraj, nie pozwoli zabić o was tej pamięci. Cześci dla was chwała, aż po Kłutus i kłaj. Żołnierze niezłomni, żołnierze wyklęci, nie zapomni o was nigdy wdzięczny kraj, nie pozwoli zabić o was tej pamięci. Cześci dla was chwała, aż po Kłutus i kłaj. Żołnierze niezłomni, żołnierze wyklęci. Nie noszą ni srebra, ni złota, lecz w pierwszym szeregu podąża na bój piechota, ta szara piechota, lecz w pierwszym szeregu.